Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Tylko tym razem to będzie draft. Tak, to będzie draft, ale nie byle jaki, bo pomyślałem sobie, jak byłem u dziewczyny, a może tego drafta zrobimy według twoich wyborów, więc od 1 do 24 wpiszesz cyfrę jedną od numer 1 do 5, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak, chcę użyć żetonu draft. Proszę mi go dać. 4, 3, 1, 2. Bo tą formacją mi się też bardzo fajnie gra. Więc nie pożałuję. Numer 1. I zaczynamy. Numer 1. Oczywiście wybór numer 1 brzmi piątka. Ok. Już mam tutaj My Girlfriend Draft Challenge. Dobrze. Więc zaczynamy. Pierwszy wybór to będzie numer 5, czyli Cristiano Ronaldo. Drugi wybór to będzie numer 4, czyli Samaris. Numer jaki? 3, Ousted. Piłkarza to jest numer 2, Candreva. Piąty wybór to jest numer 1 i mamy Informa Iago Falcę. Wyborem to jest numer 4, Patrice Evra. To będzie numer 5, Haller. I to jest też piątka, Susaeta. Numer 9 to jest 4, Tulalan. To jest 3, Van Dijk. 2, Hoedes. 12 to jest 1, Sportiello. Wybór to będzie 2. O, Diego Alves. Okej, to będzie numer 1. Piszczek. Gdzie trójeczka? Ledshirt. A piątka to będzie. O, Alves. To będzie numer 4. O, Aleksandro. Numer 3. I to jest Hamzin. Wybór to jest 2. Arturo Vidal. 1. Trigueros. 2. Lalana. Numer 3. Welbeck. To będzie numer 4, to będzie Robbie Keane. Wyboru. Dobrze, teraz Cristiano to Abelardo. No i draft wyszedł. Na razie jeszcze nie wiadomo jaki, ale jest Cristiano Ronaldo. 155 draft. No, czyli takim słowem mówiąc, cienizna. To wiecie co? Ja zrobię cięcie i wrócę, jak już zbuduję cały ten skład. Więc ok. Dokonałem już tutaj powyższych zmian. No i to, co mi się ułożyło, to dałem radę. Ale fajnie, że jest jeden inform. Ten, którego kupiłem w zwykłej karcie. Jeszcze nim nie grałem. Ale to w sezonówkach będę go testował. A teraz może przejdźmy do draftu. Chociaż z góry zakładam, że jeżeli od razu przegram tego drafta, to trudno. Ale to jest Draft Girl Challenge. Oczywiście draft, my girlfriend, draft challenge. Tak sobie ustaliliśmy. Ja ustaliłem nazwę, ona tutaj wpisywała cyferki. No, trochę za mało liczby jej podałem, bo miało wyjść z 25 dokładnie, bo formacja, ale formację ja tu wybrałem. Ale tutaj mamy, tutaj już przez nią osobiście dokonane wybory. Więc od razu z dedykacją chcę ci powiedzieć, że postaram się jak najlepiej wygrać. Tak, minimum to jest do drugiej rundy, żeby przejść do trzeciej. A jeżeli mi się już dalej nie uda, no to trudno. A jak mi się jeszcze lepiej uda, no to może nawet i do finału. Lubię wejść w ustawienia. O jest! O kurde, o ja ci kry. Jaki spadek overalla u Schweinsteigera, o 73. Ja nie mogę. Kurde, ale ogólnie to jesteśmy. Nie no, serio, kontuzja już, Welbeck. Ej, no nie, to jest nie fair. No i dobra, jestem zmuszony wpuścić Cristiano Ronaldo. No niestety, ale tak musi być. I no i jakoś to trzeba przetrwać. Na razie niech sam Cristiano pogra. Ale jestem zmuszony, naprawdę, jestem zmuszony teraz wpuścić Cristiano Ronaldo po tym, co ten
za przeproszeniem, asshole, zrobił. Wiesz. Jak to wpadło? Koleś powinien już rage quita odpalić. Jak to wpadło już w 7 minucie? Lalana. Co on pograł? Jak to Neuer wybił? Adam Lalana. Kolegę stracił, ale pomścił go. Dobra. Teraz trochę powagi. Ja bym powiedział defensywnie teraz. Bo teraz koleś się może odpalić. Ja znam już to. Ja to już tyle przerobiłem w tej FIFA. Nie jednej FIFA zresztą. Ja już to przerobiłem. Jest. Haller. I Ronaldo 2-0. Dziękuję, dobranoc. A Neuer taką szmatę puszczał. Już nie mogę inaczej tego ująć. Puścił szmatę. No i Cristiano Ronaldo 2-0. Nie lubię go, ale jak chce strzelić, to umie. Jak z Borucją. To on to teraz puszcza. Ja na nie przebijam. Chcę wiedzieć co. O! Thomas Muller! Czemu wypuścił Di Marię z powrotem na ławkę? Jak dla mnie zrobił kardynalny błąd. Chyba, że ma jeszcze Lewandowskiego. Już nie chcę pchnąć, bo mi nie wypada. Ale dobra, jest 2-0 i ogólnie dalej powinniśmy tak grać. Haller! No ale faul, panie! Gwyzdałkę! Schweinsteiger! O! Dobrze. Żółta kartka. O, dobrze tutaj obronił. Fantastycznie. Sportiello. Teraz defensywnie. Cały czas. Nawet nie będę wychodził bramkarzem. Bo to nie będzie miało sensu. Dobrze. Bramkarz ma stać przy słupkach, a nie wychodzić. O, Neuer to jeszcze złapał. Dobrze, rzut rożny. Zobaczymy, jak on to złapał. Lubię oglądać powtórki na draftach. Ale przecież to nawet nie leciało w światło bramki. No nie wiem, jakim prawem Neuer w ogóle się za to chwytał. Dobra, Hamzik. Teraz Arturo Vidal. Gdzie jest Arturo Vidal? To przy szóstce. Czekaj, a Ronaldo gdzie jest? Chyba tutaj bardziej. Dobra, tu. Tak, tu Hamzik. Hamzik. Kurde, ten Noja, mój Neumayer musiał wyjść. Arturek! Jest, 3-0. Posprzątane. I na Griezmana. Ja bym powiedział, że to już jest zamknięty mecz. No nie spodziewałem się, że Neuer jest tak cienki. Ja się naprawdę tego nie spodziewałem. Ja myślałem, że on będzie wszystko chwytywał. No a to takie buty. Ale co wczoraj Carrasco strzelił? Nie, ja myślałem, że czerwony się zrobiłem pozytywnie. Dziękuję za 3 punkty. Wierzę, że nagrody będą naprawdę piękne. Chcę, żeby to były piękne nagrody. Tylko nie wiem, jak z moją formą będzie. Jak to będzie z moją formą? Dobrze, jedziemy na następny mecz. Co my tu mamy? O, ten nie ma Cristiano Ronaldo. To, ale obronę ma, kurde, przekozacką. I ma Sirigu na bramce. O, jest Krychowiak. No, my mamy Piszczka. Jose Kajon. O kurde, ten napad mi się już nie podoba. Staric i Gradel. Nie taka jak ta na przykład. O, nie. Wybijaj, od razu wybijaj, dobrze. Jest obrona, dobry bramkarz, muszę przyznać. Ale tu nie ma jaj. Tu nie ma w zupełności jaj. Kolejny rzut drożny. Alves. Alalana. O, dobra sytuacja, na rzut rożny. Kurde, ale ten Sligu tu broni, to jest nadzwyczajne. Dobra, no nie mam, musimy tutaj zrobić dośrodkowanie. Dobra. O, kolejna obrona. Tym razem nie wyszło mu. O, tutaj delikatnie tylko wyszedłem nim. Kowali. Hamzik.
Podanie gwiazd do Schmidtu. Podanie. No nie wierzę, że on to jeszcze obronił. Dobra, powtórki trzeba zobaczyć, przetrzeć ręce. No z główki to trzeba już było. Jak to w ogóle? Nie wierzę w tego Sirigu. Co on tu robi w Sevilli? Dobra. Znowu trzeba gdzieś Ronaldo znaleźć. Dobra. Mówisz tak, Ronaldo. Gdzieś tutaj, Hamzik. Rożny? Powiedz, że rożny. Ale ubrudzony. Jest rożny, dobrze. Jeszcze raz trzeba znaleźć Ronaldo. Tylko nie centralnie koło Ronaldo, tylko gdzieś tutaj. Jest. Nie, tym razem wyszedł. Co on tu kombinuje? Trzeba coś tu poradzić. O, ten też porobił zmiany. Teraz Ronaldo wpuścił. Co jest grane? Obronił to. Sportiello, jesteś naprawdę niesamowity. A teraz... Jest! I mamy dogrywkę. Ale żeśmy to zwalili. No podajże. Strzelaj! Jest! Lolana znowu szczegół. Dobrze. 96. minuta i wpakowana. Dobrze, przemyślana akcja. Klikałem strzał tak mocno, że strzeliłem. Dobrze. Teraz się tylko bronić. Nic innego nie pozostaje, tylko się bronić. Ewentualnie jeszcze jakieś akcje. Ale teraz muszę naprawdę zwracać uwagę. Teraz będę milczał. Uwaga. Strzelaj! Jest! Jak skarcony teraz. O, Cristiano Ronaldo znowu. Ja nie mogę. Wiedział, on był w takim miejscu, gdzie Sirigu się nawet nie połapał. Nie, no to już jest posprzątane. Dobra. Trochę spokojniej trzeba podejść już do sprawy, ale nie możemy tego oblać w taki sposób, żeby teraz mieć to gdzieś. Trzeba się bronić teraz. Czyli standardzik. Koleś chyba już naprawdę sobie odpuszcza. Jest, Ronaldo. Jest, Ronaldo, Ronaldo! Strzelaj! No koleś to już jest pograny. Nic już nie zrobi, walkę szczerze. Bardzo fajnie. Nie no, to już jest pograne, to jest po meczu. Dziękuję bardzo. Z główki jak falkę przyfasowi. Nic już nie mógł zrobić. Ja go falkę na 3-0 i myślę, że już tutaj przeciwnik no nie zrobi nic. Czyli mój plan minimum jest spełniony. Czyli teraz możemy się spełniać jeszcze bardziej. Dobra, jest Ronaldo, Ronaldo jedziesz. Czemu nie? Co to było? Lol, nie, że piłka nie padała. 3-0 w pierwszej części dogrywki. A dobra, niech będzie te 3-1. Byleby to nie doszło do remisu. Niech już mu będzie. No, Cristiano Ronaldo. No dobrze. Chciał mi tu narobić stresa. Wiecie co? Ja mam to gdzieś. Po prostu muszę zagrać taktycznie na Atletico. Czyli po prostu, no wyciep to. Po prostu muszę grać teraz jak autobus. Bo jak już widzę, że coś się puszcza, to jeszcze muszę bardziej uciaśnić defensywę. Jest, dobrze, podanie i Thiago Falgę. Jest 4-1, tak? No i posprzątane, no. Drugi gol, informa. Co on tu może jeszcze zrobić? Mnie wbił Ronaldo, to ja zrobiłem tego. To ja go pocisnąłem, oplułem go dosłownie lobem. Myślał, że Sligu to złapnie. Panie, z czym ty do ludzi? Dziękuję, 4-1. To już jest naprawdę posprzątany mecz.
Wynik naprawdę piękny. Szkoda, że nie ma czystego konta Sportiello. Faulowałem jeszcze, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Dobra, teraz uważać, kolejny jeszcze chcę poczarować. 3 do 0, 4 do 1, czyli to jest dalej 3 do 0. Więc wynik trzyma się naprawdę fantastycznie. Naprawdę tutaj lepiej drafty idą niż w 16, to muszę przyznać. A to jest dopiero początek, tylko twój. O kurde, Sergio Aguero. Ała, Gareth Bale. Luka Modric. Welbeck jeszcze dał na środek. O właśnie, z tego karnego. Nie, serio. Możemy sobie tak pozwalać. Chyba coś mówiłem nie tak, ale to ten Kun Aguero to jest bestia. Nie wiem, jakbym miał go na niego zbierać, ale to jest bestia, od razu mówię. Z pierwszej nogi już mnie tylko sprzątał. O, niech go wywali. Niech go wywali. Niech... O, dobrze, dziękuję jej. Nie wiem, czemu oni są po mojej stronie. Kun Aguero mnie tu sprzątał 4 do 0, a to teraz... Nie, to jest zabawne. To jest naprawdę zabawne. Nie wierzę. Kun Aguero tu mnie tu sprzątał 4 do 0. I co zrobił? Wierzę. O proszę, o Gareth Bale, tutaj Liga Hiszpańska widzę w całości. O i De Gea z Manchester United. Teraz muszę uważać, naprawdę. Bo żartów tu nie ma. Tu lalom! Nie wierzę, tu lalom, supek, a Welbeck to wykańczył. Pierwszego do Welbecka. Nie ma co. O, kozaczy, kozaczy. O, ten już zmiany. O, Di Maria, Lucas, Conte. No już tu widzę trzy zmiany od razu zrobić. Pięć. Niecałe minuty. No dobrze. Tylko my tu już nie powinniśmy mieć bytu na tym drafcie, ale co tam? Ja się zamknę. Strzelaj! Dobrze, rzut rożny przynajmniej. DH tu dzielnie broni, to muszę przyznać. Dobra, teraz może tutaj. Nie, dobrze, idzie. Po cichaczu, ale do celu. Strzelaj! Znowu DH broni. No dobrze, kolejny rzut rożny w takim razie. Może na piszczka spróbujmy trafić. O, i 2-0! Haller! Haller! Trafił z tej dyski, ale cud! Kurde! Co, nawet nie trafił poza 11? Sebastian Haller! Dobrze, 2-0. Na chillauciku. Na chillauciku chyba przejdziemy do tego finału. Aż to jest dla mnie niewiarygodne. No, do bramkarza. Albo i tak. Do Ewry. Ewa z góry na pełnej ofensywie. A też jest lewym obrońcą. Nie. Kurde, nie pykło. Trochę przesadziłem. Dobry bramkarz Sportiello. Dobra. O, teraz było dobre. Haller, jedziesz. Haller, Haller. Tutaj, Amzik. Tu, Lalana. Kurde, obronił to. No, skupienie, panowie. Oj, niedobrze. Teraz się przyda Ronaldo. Oj, 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 oj. Lukas. Jest jeden z tych zmienników.
No niedobrze, niedobrze. Aż dwie zmiany zrobię. Dobrze. O, nie podoba mi się już jego styl gry. Jakby wrócił w ogóle... O. Ta, remis? O ty, Lukasem tak zacząłeś grać. Teraz. Zmęczył mi przeciwników. Zawodnik. Dobry jesteś. Dobra, to ja się już wygłupiać nie mogę. W każdym bądź razie teraz muszę poważnie podejść do sprawy. Moja piłeczka. Teraz muszę zobaczyć Ronaldo. To jest 18. Ronaldo. Tak. Ronaldo albo nic. No to już chyba raczej nic. Ale się odpalił, kurde. To już niesamowite. Jeszcze mogę odpaść. Nie ma nic przesądzonego. Nie, serio? Patrz, gra taką tiki taką, że aż... skutecznie. To aż źle ruszy. Doskocz to. Źle. Kurde. Przytrzymaj to. Ronaldo nas ratuje? Nie, Hamsik. 90 minuta, dobity, 3 do 2. No chyba będzie finał. Bo ja jeszcze nie wiem, co tu się może stać. 90 minuta, Hamsik wykończył po podaniu Lalany i posprzątane. Marek Hamsik, jeśli masz, zatrzymasz nas na karku, z tyłu przy karku, z tyłu boku się powinien. Dobra, trzeba się szykować na finał. Trzeba być nastawione, że to będzie finał. Finał! To wszystko dzięki, ale skuteczny Sweaty. I teraz dochodzimy do finału. Czy ja wygrałem tylko prawda? Ja chcę tylko prawda wygrać, naprawdę. Mnie już gardło boli w ogóle. Bo chyba znowu będzie Rage Quit. I znowu kurde De Bruyne w informie. Robben jeszcze. O, z Robbenem to nie będzie już żartu. Jeszcze jest napad. Welbeck Rondon. No bo może być gorzej. Sealer to obronił, kurde. Jedziesz longshota. O kurde, jaka petara. Szkoda, że on to obronił. Ma już drugi rzut rożny. Do kogo to podać? O, ma tutaj sobie celny. Nie trafił. O, ale kolejny rzut rożny, dobrze. Tym lepiej dla nas. Więc może na Welbecka. On tutaj ma obiecujące sytuacje. Widal próbował. Dobrze, Sportiello. Pięknie. Nie no, trzeba cię kupić. Dobry bramkarz. Niczego sobie. Oj, oj. Błąd. Błąd, który może się naprawdę teraz czkawką odbić. Taki błąd nie może być. To strzelił chyba Nolito. Mam takie przeczucie, że to Nolito. No dobra, cieszę się, że strzeliłeś. Finalisto. I od razu bez zbędnego kurde. Ajajaj, to obrona w ogóle. Nolito. I wiecie jak teraz już będzie rejczki. To pokażę, że wpuszczam Ronaldo. Co tam? Jedziemy. Coś to nie pomogło. Mam mieszane uczucia, a teraz Robben na napadzie. On jeszcze w ogóle jest szybki. Ja dziwię się. O kurde. No niedobrze. Niedobrze. I on będzie przedłużał, kurde, celowo. On to celowo robi, taka cieszynka, żeby po prostu mecz przedłużać. I czuć się takim laka bossem. Nie przewija jeszcze tego. Jak teraz przegram, to się już nic nie stanie, bo tak naprawdę już wszystko mam. Nic się nie stanie, jak teraz obalę tego drafta. Negatywnie. Ronaldo.
przegramy, no to przynajmniej 3 z 4 meczów na drafcie wygrałem. Do. Jest! Dobrze! Vidal. Jeszcze możemy wrócić. I trzeba wrócić. Tu jest nadzieja. Tu jest pełna nadzieja. Na powrót. Jeszcze mnie pod nogami. Myślałem, że to nie wpadnie. Dobrze. Trzeba to zremisować. To jest powrót do gry. Powoli. Ale trzeba... Zamilknę. Dziesięć minut. Brzmi niedobrze. Dobra, dobrze, z podrafcie. Koleś dobrze grał. Przyznaję godnie mu zwycięstwo. Wygrał drafta. No cóż, ja się muszę pogodzić z porażką. No już tu nic naprawdę nie mogę zdziałać. No szkoda, szkoda, że finału nie wygrałem. No to ja mogę tu zdziałać. Robiłem wszystko, co się dało. No nie, co to było? Dobra, kapy mnie już jak chcesz. Chyba ja już tego nie nadrobię. Dobrze, bo finał już skończony. Z honorem przegrywam. Ale mamy... Mamy 3 z 4. O, proszę. Złota paczka zawodników, złota paczka... Czyli takie kurde... Dostajemy nic, ale możemy otworzyć te paczki przy okazji. Więc ja sobie je otworzę. Co by tu dostaniemy? O, Ter Stegen. No kurde. Kto by pomyślał? Marc-André Ter Stegen. O, to są sami zawodnicy. Tam otwórzmy. Zobaczmy, co tu wypadnie. O, Inks. Bardzo fajna paczka. Szybki zawodnik. O, i Turbe. Co? Teraz ma narodowość paragwajską, a nie argentyńską. A dziwne. Dziwne, dziwne. Fajnie. A mamy Amiriego przy okazji. No a ja wam dziękuję za tego drafta. Jestem zadowolony, że mogłem go pograć w ogóle w taki sposób, a nie inny. Trzymajcie się, na razie. Dajcie mi tutaj komentarze, czy chcecie więcej takich wyzwaniowych draftów, bo nie ukrywam, ten draft był naprawdę fantastyczny. A tak czy inaczej, dziękuję za wszystko. Trzymajcie się, na razie. Do usłyszenia.